Cześć. Witam Was w Co Nowego, w którym opowiadam o produktach z perspektywy problemów, które możecie nimi rozwiązać. Dziś opowiemy sobie o problemie zbyt dużej ilości akcesoriów. I możecie sobie zadać pytanie, jaki jest problem z dużą ilością akcesoriów? Przede wszystkim taki, że trzeba o nich pamiętać. W Co Nowego widzieliście już obudowy na dyski NVMe, pokazywałem również huby i adaptery. A co gdyby te wszystkie urządzenia zamknąć w jednym? Takie pytanie zadał sobie pewien nieznany mi azjatycki inżynier i tak powstało D1046A, czyli hub ze zgrabnie ukrytym przewodem, wyjściem z sygnałem HDMI, dwoma portami USB typu C, dwoma portami USB typu A oraz złączem na dysk NVMe.